Trochę się tego nazbierało, ale czy jest to wszystko tak naprawdę nam potrzebne? Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie po tytule odcinka i tej pięknej aranżacji wnętrza, film będzie dotyczył tarcz. Ale nie będę wam tutaj mówił, co macie kupować, tylko to, co ja mam u siebie na warsztacie i do czego to stosuję. Mamy tutaj naprawdę szeroki wachlarz rozmiarów tarcz, do drewna, do płyty, czy też nawet do lamelownicy. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, zapraszam na dalszą część odcinka i wytłumaczę, co do czego używam. Praca w drewnie czy też materiałach drewnopochodnych wiąże się z tym, że stale musimy coś rozcinać, wycinać, przycinać i tak dalej. Rodzajów ostrzy na warsztacie stolarskim jest dość sporo. My skupimy się na tych okrągłych, czyli na tarczach, które montowane są w wszelkiej maści pilarkach tarczowych. I teraz chciałbym wam opowiedzieć na swoim przykładzie, jakiej tarczy, do czego używam, jak dobieram sobie odpowiedniego typu tarczę do danej roboty i czy większe znaczy lepsze, czy zawsze to idzie ze sobą w parze, to też postaram wam się wyjaśnić, bo wychodzi na to, że jednak nie zawsze. Musimy dobrać sobie tarczę na tyle dobrze, aby te cięcie było przede wszystkim jak najbardziej dokładne. Musimy dobrać sobie to wszystko pod względem wydajności cięcia, bo to też jest istotne, jak będziemy rozcinać materiał, w jaki sposób i też jaki materiał będziemy rozcinać, to jest bardzo istotne, aby nasza praca była przede wszystkim bezpieczna i dawała zadowalające efekty. Jak widzicie, rozgraniczyłem to sobie wszystko na cztery kubki. Dlaczego na cztery kubki? Podzieliłem te tarcze ze względu na to, do czego one będą używane. Po prawej największa kubka, bo tego zdecydowanie robię najwięcej. To są jeszcze pozostałości z czasów, gdy nie miałem pilarki formatowej. Są to tarcze, które służą mi do rozcinania drewna. Głównie drewna, ponieważ płyt meblowych raczej nie trzeba rozcinać, bo to też mi się zdarza, że te płyty są obrabiane. I są tutaj tarcze do elektronarzędzi, są mniejsze średnice, większe średnice. Do tego przejdę zaraz, dlaczego takie, a nie inne. Tutaj mamy tarcze, które będą służyły już do wykańczania powierzchni, czyli do formatowania już, powiedzmy, gotowych blatów. Tutaj mamy naprawdę dość gęsty ząb, o czym będę mówił dalej. I jakość obróbki po takiej tarczy wymaga już potem mniejszej ilości nakładu pracy w postaci szlifowania i tak dalej. Tutaj mamy tarcze, które ja uznałem jako tarcze uniwersalne. Nie są one żadną ze skrajnych tutaj metod obróbki. Są to tarcze takie, do ogrodówki na przykład bym ich użył, tak? Ponieważ jest to taka jakaś pośrednia opcja pomiędzy tarczą do rozkroju, a tarczą do wykańczania po prostu elementów. I tutaj mamy jeszcze takie dwa maluchy. Jedna z nich to jest frez. Generalnie to jest frez, bo tą tarczą będziemy frezować połączenia do lamelownicy. I drugą tarczą jest podcinak. A tutaj nie będę się za bardzo rozwodził, ponieważ w tym temacie jestem jeszcze dość zielony. Dobrze, przejdźmy do rozmiarówki tarcz do rozkroju, które ja stosuję. Jak widzicie tutaj, dwie pierwsze to są tarcze o średnicy 160 i 165. To są tarcze, które służą mi do zagłębiarki głównie, ponieważ czasem jest tak, że na formatówce nie da się czegoś rozciąć, bo jest za długie. Można oczywiście się z tym siłować i próbować przepychać jakieś 4-metrowe elementy, ale czasem naprawdę nie warto, bo stwarza to jakieś niepotrzebne niebezpieczeństwo i wtedy ja sobie taki materiał rozcinam za pomocą zagłębiarki. Wolę przesunąć listwę 2-3 razy, potem i tak muszę to wystrugać, więc wyjdę sobie z tą krawędzią i stosuję to tylko w jakichś wypadkach, gdzie potrzebuję po prostu dłuższych elementów. Jeżeli nie posiadacie dużej piły albo chcecie to po prostu spróbować zrobić ręcznie za pomocą elektronarzędzi, to takie tarcze będą idealnym rozwiązaniem do tego, aby rozciąć sobie materiał. Tu są akurat tarcze, które mają po 12 zębów. Jest to dość mała ilość zębów. Dlaczego?
ponieważ podczas rozcinania materiału tniemy z włókna wzdłuż. Ten urobek jest dość duży i dzięki temu po pierwsze nie będziemy powodowali przegrzewania się tarczy, czyli nie będzie ona mieliła tym urobkiem w materiale, tak aby właśnie, może być nawet tak, że zacznie to po prostu nam dymić. A tutaj mamy odprowadzany urobek na bieżąco, te włókna są długie i te cięcie jest bardziej efektywne, maszyna się mniej męczy. Oczywiście takie rozcinanie nie jest piękne i tak dalej, bo to nie jest ostateczna już obróbka, to jest wstępna obróbka i do tego typu właśnie obrabiania materiału używany materiałów tych tarcz do rozcinania. Kolejne tarcze są to tarcze o wymiarze 300 mm i są to tarcze, które ja już stosuję w pilarce formatowej. Mam tych tarczy cztery sztuki, przepraszam. Ja zbieram sobie tarcze w miarę jak one się tam tępią, zbieram je sobie, po prostu zakładam nową, stara idzie w odstawkę, jest tam umyta i czeka po prostu na ostrzenie. Dlaczego używam 300, podczas gdy mogę sobie spokojnie założyć tarczę 400, którą również posiadam, ale już tylko w jednym egzemplarzu. Ja zwykle rozcinam tarcicę, która ma grubości około 50-55 mm i tutaj taka tarcza 300 spokojnie wystaje mi ponad stół, jakieś 6-7 cm nawet, więc nie ma potrzeby zakładania większej tarczy, gdy rozcinacie po prostu tego typu deski. Nie możecie też wystawiać tarczy bardzo ponad materiał, bo nie ma to sensu, jest też niebezpieczne. Tarcza może popaść w jakieś wibracje. Im mniej wystaje ta tarcza nad blat piły, tym jest bezpieczniej i to cięcie jest bardziej efektywne. I ja stosuję najczęściej właśnie tarcze 300. 400 nie dość, że nie chowa mi się w pełni pod blat piły, gdy nawet opuszczę ją w najniższe położenie. No to ona podczas rozcinania, gdy coś nam się sklinuje na takim właśnie cienkim elemencie, jak te właśnie 50 mm baliki, potrafi sobie zatańczyć, bo się rozgrzewa, niepotrzebne ryzyko po prostu. Ja używam tego, gdy muszę rozciąć coś zdecydowanie grubszego niż właśnie ten materiał, którego używam najczęściej. Zdarza się to dość sporadycznie, ale warto mieć taką tarczę, która no, pozwoli Wam na wykorzystanie maksymalnie potencjału Waszej maszyny. Teraz na przebitkach widzicie te wszystkie tarcze i parę z nich jest zdecydowanie takich nowych, a dlatego, że postanowiłem doposażyć się ostatnimi czasy w tarczę Freuda. Dostałem jedną z takich tarcz od znajomego i jedną sobie kupiłem. I jakoś tak odczułem zmianę na plus. Może to też było spowodowane tym, że tarcze były świeżutkie, a ja już pracowałem na tarczy, która tam zrobiła 2-3 metry materiału, czy nawet więcej, ale jak zmieniłem tarczę na właśnie te właśnie od Freuda, odczułem taką zdecydowaną różnicę na plus dla tych tarcz, ponieważ mniej siły potrzebowałem wkładać w przesuwanie materiału, przesuwanie wózka. Miałem jakieś takie wrażenie, że szło to zdecydowanie lepiej. Praca tej tarczy też no jest jakaś taka inna. No, ja nie chcę tutaj umniejszać dla tych innych marek, ponieważ ja nadal używam tarczy od CMT do większych gabarytów, czy też tarczy od ITY używam równie często. Na chwilę obecną najlepiej pracuje mi się podczas rozcinania samego chociażby na tarczach Freuda, więc poszedłem w to, zainwestowałem. Zobaczymy, jeżeli z czasem okaże się, że to jednak nie było to. Nie będą to oczywiście pieniądze wrzucone w błoto, ale chciałbym, aby wszystkie docelowo tarcze były jednak z tej marki tutaj na warsztacie. Na chwilę obecną są to najlepsze tarcze według mnie, których używałem do tej pory. Oczywiście, no, tak jak podkreślam, nie umniejszając tym innym. Te inne też zrobią naprawdę bardzo dobrą robotę. Kolejna grupa tarcz, czyli tarcze już do ostatecznego docinania elementów. Tarcze, które będą służyły nam do
obróbki płyt meblowych, laminowanych, tak, żeby nie wyrywało nam tych krawędzi. No i takie tarcze, które już pozostawią nam naprawdę bardzo dobrą jakość cięcia, że po prostu ten obcięty element będzie już taki mega gładki i gotowy do dalszej obróbki, typu szlifowanie i tak dalej. Nie będziemy musieli tutaj tą szlifierką za mocno pracować. Wystarczy już wtedy taki element sobie delikatnie przeszlifować, aby otworzyć te pory, które będą już czekały na ostateczne wykończenie. I teraz tego mam dość sporo, może nie więcej niż tych do rozcinania, ponieważ ostatnio się doposażyłem, ale opowiem Wam, dlaczego akurat tego typu tarcze i dlaczego tyle. Tu mam tarczę 216 i jest to tarcza, która będzie służyła mi do ukośnicy. Mam taką małą ukośnicę 216, która jeździ ze mną na montaże i ona ma dość dużo zębów, ponieważ tutaj mamy no 48 zębów na 216 mm średnicy. Tą ukośnicą zwykle docinam sobie takie elementy, które będą mega widoczne, typu cokoliki, jakieś listwy przypodłogowe i tak dalej, żeby tutaj ta krawędź była naprawdę bardzo ładnie wykończona. Tutaj mam tarczę, która również służyła w ukośnicy. Ona jest chyba jeszcze nawet założona, a tutaj w tym pudełku akurat jest oryginalna tarcza od Elektronarzędzia, która no, jest uniwersalna. Ta tarcza od CMT miała akurat 64 zęby, czyli jeszcze więcej niż tutaj ta tarcza od Freuda. Ona jest w tej chwili założona i ona świetnie się będzie sprawdzała podczas montowania, docinania takich elementów właśnie jak cokoliki, które są lakierowane. Często jest tak, że ja sobie montuję takie cokoliki, powiedzmy sosnowe, które są wylakierowane na biało i dzięki tej tarczy, robiąc delikatne nacięcie za pomocą ukośnicy, nie szczerbi mi po prostu tej powłoki z lakieru, która no, jest dość cienka i bardzo łatwo gdzieś się tam sobie odszczypać i wtedy bardzo ciężko jest wyprowadzić takie cięcie, które jest nieładne, żeby to wyglądało jak najbardziej ok. Kolejna tarcza 250 to jest pozostałość jeszcze po makicie MLT 100, którą mogliście oglądać na tym kanale jakieś 4 lata temu, ona jest jeszcze brudna. Do czego używam? Ja jej używam do dziś ogólnie. Ona jeździ co jakiś czas na ostrzenie i naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Ta tarcza świetnie się sprawdza na dużej pilarce formatowej, gdy mamy do cięcia cienkie płyty. 18, 20, 25, ponieważ nie wystaje, tak jak w poprzednich wypadkach, tak ponad właśnie stół pilarki, co jest bezpieczne i też fajne efekty daje. Świetnie ta tarcza sprawdza się również podczas frezowania, nutowania formatek, gdzie ma być wciśnięta płyta HDF w postaci plecków na przykład do mebli. Ja sobie używam wtedy takiej tarczy. Ona ma idealną grubość, ponieważ tutaj mamy 3,2 żazu tych węglików i więc sobie wtedy ta HDF-ka bardzo ładnie wchodzi. Możemy oczywiście stosować tego typu tarcze do wręgowania, szerszego wręgowania, nie tylko tutaj takiego pod HDF-kę. I tutaj przewyższa to swoim rozmiarem te tarcze większe możliwościami, ponieważ tarcza większa, jak Wam już mówiłem, ta na przykład 400, ona wystaje za dużo ponad blat i po prostu no, wręgowanie w niektórych przypadkach jest niemożliwe, bo przetnie nam materiał na wylot po prostu. Więc do tego używam tego typu tarcz. No i to samo tyczy się tarcz typu 300. Które używane są przeze mnie na pile formatowej i tutaj mam tarczę 305. To jest nowa tarcza, która zostanie wymieniona na mojej ukośnicy Hikoki o średnicy 305 mm. Jest to tarcza z 72 zębami o dość małym żazie, bo 2,4 tutaj na węglikach, na tych szerszych krawędziach.
daje to naprawdę bardzo fajne efekty podczas docinania takich elementów, które właśnie będą widoczne, a mają na przykład większe przekroje i nie wejdą mi do ukośnicy 216. Pamiętajcie, że na ukośnicy docinamy zwykle deski w poprzek włókien, więc tutaj ta duża ilość zębów będzie jak najbardziej ok w tym przypadku. No i jeden egzemplarz takiego maksymalnego wymiaru tarczy, tarcza od CMT 400 z ilością zębów, już Wam mówię, 96. Wygląda to w ten sposób, zaraz tutaj na przybitkach zobaczycie. Ona jest przeze mnie używana podczas, gdy docinam jakieś grube nogi do stołów i tak dalej. Ufam tej tarczy, naprawdę bardzo dobre efekty uzyskuję za jej pomocą, więc warto taką tarczę w maksymalnym wymiarze również posiadać. Ostatnia grupa tarcz, którą mam tutaj na warsztacie, jest najmniej liczna. Są to tarcze, które używane są przeze mnie najbardziej sporadycznie. Są to tarcze tak wybrane przeze mnie jako tarcze uniwersalne, ponieważ ich stosunek wielkości do zębów jest taki najbardziej opcjonalny pomiędzy właśnie dobrym wykończeniem, a takim rozcinaniem zgrubnym i tak dalej. Są to dwie tarcze o średnicy 165 mm, które będą stosowane głównie w pilarkach tarczowych, ale nie zagłębiarce, czyli na przykład w takich bączkach ręcznych i tak dalej. Ja używam tego typu tarcz głównie do jakiejś tam ogrodówki, bo czasem zdarza mi się tego typu tematy robić, albo jakieś tematy warsztatowe, albo jakieś drewno, które jest mi nieznane, nie wiem, co tam w nim się może znajdować, jakieś kamienie, elementy metalowe i tak dalej, wtedy takiej tarczy mi nie szkoda, ponieważ ja nie oczekuję od tych tarczy jakiejś mega jakości obróbki, ale też chciałbym, żeby to były jednak dość dobre tarcze, aby jednak w jakimś stopniu przekładało się to na jakość cięcia. Pierwsza tarcza, którą tutaj mam, jest to tarcza o średnicy 350 mm i ona będzie mi pozwalała na przecinanie jakichś belek sosnowych, na przykład gdzieś tam do ogrodówki. Te tarcze będą się mega obklejały jakąś żywicą i tak dalej, nie ma sensu tego czyścić. Ta tarcza akurat jest od Freuda, ona była użyta może z dwa razy, błyszczy się jak nowa, ale nie jest nowa. Zresztą widać już tu po samym opakowaniu, że ona już jakiś czas tutaj była używana. Posiada ona i nie za mało, i nie za dużo tych zębów. Czyli tak właśnie opcjonalnie, tak pośrednio, nieopcjonalnie, 30 zębów. Na tak dużą średnicę tarczy nie jest to jakaś spektakularna liczba, ale też nie jest tak mała, aby odprowadzać ten urobek dostatecznie dobrze, według mnie oczywiście, jak tarcza z mniejszą ilością zębów przy tej średnicy. Po prostu tą tarczą będziemy dłużej rozcinali materiał, niż zrobilibyśmy to tarczą z mniejszą ilością zębów, gdzie ten urobek mega jest odprowadzany. Nie mogę opowiedzieć tutaj jakoś tak zbyt wiele na temat tych tarcz, bo mówię, one są używane przeze mnie raczej sporadycznie, więc nie będę się tutaj rozwodził, ale warto mieć parę takich tarcz, które będą takimi wołami roboczymi albo gotowe gdzieś na wyjazdy właśnie w plener, gdzie trzeba coś dociąć. Wiadomo, te narzędzia nieraz gdzieś tam lądują sobie na ziemi, gdzieś tam ten piasek, docina się właśnie takie elementy, które leżały gdzieś tam na zewnątrz i tak dalej. Tego typu tarcza będzie absolutnie, według mnie, oczywiście cały czas będę podkreślał, że według mnie takie tarcze będą absolutnie wystarczające. Jest jeszcze jedna grupa tarczek, które na tym warsztacie są, ale używane są tylko w połowie. Tak o, pierwszą tego typu tarczką jest podcinak. Jako że ja raczej meblarstwem się nie zajmuję, a jeżeli już coś robię, to raczej kupuję gotowe formatki i wtedy to ubieram, ewentualnie coś tam sobie dotnę. Podcinak służył mi tylko do tego, że podczas uruchomienia piły był wymagany przez serwis Feldera po prostu i to tyle. Serwisant miał oczywiście swój podcinak, ale no postanowiłem, że kiedyś to się na pewno przyda i może być tak, że w niedalekiej przyszłości to się przyda. No był użyty raz, tak? Podcinak służy nam do tego, aby nacinać płytę
na jakiejś tam wysokości. Nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły, ponieważ jakoś nie zgłębiałem za bardzo tego tematu, ale ogólna idea podcinaka jest taka, że on podcina nam te główne cięcie, czyli przecina tą warstwę laminatu, on się kręci w drugą stronę, także przecina nam tą warstwę laminatu dość gładko i wtedy cały ten urobek, który już jest dokonywany za pomocą tarczy właściwej, nie powoduje nam wyrwań materiału tego laminowanego, tego lakieru, czy tam właśnie tego laminatu, po prostu laminatu. Wtedy mamy naprawdę bardzo fajną powierzchnię i jakość cięcia. To jest zdecydowanie dla meblarzy. Ja tego raczej nie używam, ponieważ też nie stosuję żadnych płyt fornirowanych i tak dalej. Drugą tarczką, tutaj jest akurat tarczka, która czeka na ostrzenie. Jest to tarczka bardzo mała, o średnicy chyba 80 mm. Przepraszam, 100 mm. Jest to tarcza do lamelownicy. Ja posiadam lamelownicę Makity i tutaj została wymieniona ta tarcza oryginalna Makity, która była ze mną jakieś 3 lata albo i lepiej, coś takiego. Uważałem po prostu, gdzie frezuję i tak dalej, ale już po pewnym czasie trzeba ją po prostu naostrzyć. Ona się do tego naprawdę jeszcze nadaje, ona posłuży na tym warsztacie jeszcze kupę czasu. Założyłem sobie nową tarczę Freuda, mam shorta na kanale YouTube'owym, widzicie go właśnie u góry ekranu, możecie wejść, zobaczyć, jak wygląda tarcza Freuda. Według mnie odprowadza o wiele lepiej urobek niż tarcza ta oryginalna Makity, ale wiadomo, w elektronarzędziach zwykle wrzucane są jakieś pośrednie, ekonomiczne rozwiązania, a tutaj ta tarczka Freuda, naprawdę bardzo fajny, profesjonalny temat. Lamelownica zdecydowanie lepiej pracuje i mamy w Freudzie dwie grubości tej tarczy, więc możemy sobie przypasować do własnych preferencji grubość, znaczy szerokość tego frezowanego rowka, który robi nam lamelownica, bo jedna tarczka od Freuda ma mniejszy tą szerokość żazu, dzięki czemu lamelki wchodzą nam mega ciasno. A druga pozwala nam na jeszcze delikatne ruchy gdzieś tam góra-dół. Tak zauważyłem. Ja pracuję na lamelkach Toluxa i zauważyłem, że właśnie można sobie jeszcze coś tam podregulować delikatnie góra-dół. Ja i tak zawsze wrzucam wszystko w grubościówkę, ale jeżeli wymagacie ostatecznej takiej już powierzchni, że wszystko jest pięknie zlicowane, wybierzcie ten mniejszy rozmiar. Jakie tutaj są dokładnie te rozmiary, to nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo ja mam akurat 3,95 i on delikatnie jednak pozwala na ten ruch, ale nie jest to duże. Nie wiem, może to jest spowodowane też tym, że lamelki są bardziej wyschnięte niż takie, które leżą sobie gdzieś tam na powietrzu, czy po prostu nie są zamknięte w jakimś hermetycznym opakowaniu. To wszystko. Ten film to nie jest jakiś poradnik, jakich tarcz do czego używać. Ja Wam opowiedziałem, jak ja używam tarcz i czy mi się to sprawdza. To, co Wam opowiedziałem, to jest wszystko tak z autopsji i te tarcze, które są u mnie, one faktycznie pracują. Zresztą widzieliście po stanie niektórych z nich. Niektóre z nich są jeszcze nowe, niektóre z nich już są używane, nawet jeszcze obklejone. Przetestowałem parę różnych rozwiązań. I jednym z najbardziej takich tipów, które wziąłem do siebie, to jest tip od Macieja z kanału Artwood, który zasugerował mi kiedyś, żebym zmienił tarczę do rozkroju materiału, ponieważ ja zawsze tą 400 rozcinałem i ona mi mega tańczyła i ciężko było, tak? Ponieważ ona też dużo wystawała ponad materiał. I zaczynała sobie po prostu tańczyć z racji swoich wymiarów. Nie było to konieczne podczas rozkroju takich balików, jak ja rozkrajam. Maciej zasugerował, abym poszedł raczej w tarczę o średnicy 300 mm. Poszedłem w to i naprawdę jestem wdzięczny dla Macieja za tą sugestię, ponieważ zdecydowanie lepiej mi się pracuje na takiej średnicy tarczy. Możecie oczywiście zastosować mniejszą średnicę tarczy, ona też będzie wystawała. Wszystko jest w zależności od tego, jaką macie maszynę, jaką ona ma flanszę i na ile jest, na ile Wam pozwoli na wystawienie tej tarczy ponad blat. Mam nadzieję, że film dla niektórych z Was chociaż był ciekawy. Dziś zakończymy już.
Widzimy się w następnym odcinku i w kolejnych shortach, które już są uploadowane na mój kanał, więc zapraszam. Na razie. Cześć.